10 historii powstania kamieni ozdobnych. Perły, wytwory małży, rzadko ślimaków, zbudowane są z tej samej substancji, co wewnętrzna strona muszli, której głównymi składnikami są węglan, wapnia i rogata substancja białkowa, która spaja mikrokryształy skupione koncentratycznie wokół jądra. Perły powstają najczęściej w wyniku reakcji organizmu na ciało obce, które przedostało się do muszli. W jubilerstwie perły definiuje się jako produkty naturalne pochodzenia organicznego powstałe w płaszczu muszli, perłopławów, perłorodnych oraz innych mięczaków, cokolwiek to znaczy. Pochodzenie nazwy perła nie jest pewne, być może zostało zapożyczone od gatunku małża, czyli perna lub kulistego kształtu. Perły tworzą się w małżach słonowodnych, niektórych małżach słodkowodnych, sporadycznie również w ślimakach. Najczęściej stanowią reakcję na ciało obce, które wniknęło między muszlę małża a jego płaszcz lub do wnętrza małża. W XIII wieku w Chinach odkryto, że perły można hodować, umieszczając w muszli ciało obce, np. ziarenko piasku. Małż broni się, odkładając wokół niego kolejne cieniutkie warstwy masy perłowej i tak powstają perły. Po kilku latach powstaje drogocenna, lśniąca substancja. Produkcją pereł hodowlanych na dużą skalę zajmowali się m.in. Japończycy. Już w 1761 roku szwedzki przyrodnik Karol Linneusz hodował małże słodkowodne dla ich okrągłych pereł. W XVI i XVII wieku znaczący środek połowu pereł słodkowodnych istniał na Dolnym Śląsku. Pozyskiwany materiał pochodził z sudeckich populacji małża, gatunku obecnie wymarłego na terenie Polski. Radiolaryt, skała organogeniczna, krzemionkowa. Spotykana jest w barwach czerwonej, zielonej lub czarnej. Budowa jest bardzo drobnoziarnista i zwięzła, przełam muszlowy. Jest to skała o wysokiej twardości. Radiolaryty tworzą się najczęściej w strefach głębokowodnych. Ich powstanie wskazuje, że dno morskie, na którym zachodziła cała procedura, znajduje się poniżej lizokliny. Lizoklina to poziom, na którym zaczyna się wyraźnie rozpuszczanie minerału węglanowego. W skład wchodzą głównie krzemionkowe skorupiaki promienic, czyli radiolarii. W Polsce radiolaryty występują w Sudetach. Uleksyt, czyli minerał należący do grupy bardzo rzadkich. Występuje tylko w skałach osadowych, jest produktem ewaporcji wód słonych jezior boranowych. Tworzy się w klimacie gorącym i suchym, najczęściej na pustyniach. Nazwa uleksyt wzięła się od odkrywcy tego minerału, czyli George'a Uleksa, który żył w latach 1811-1883. Występuje w tej chwili głównie w USA, na pustyni, w Dolinie Śmierci w Kalifornii, Nevadzie, Utah, Oregonie, w Teksasie. Można go znaleźć również w Chile, Peru, Kazachstanie i we Włoszech. Onyks. Nazwa pochodzi od greckiego słowa oznaczającego pazur. Naturalnie onyksy należą do rzadkich skał. Spotykane są na całym świecie, powstają w pokazowych pustkach w skałach wulkanicznych. Często uzyskuje się onyks sztuczny, produkowany na bazie agatów. Od czasu starożytnego Egiptu onyks przetwarzano, aby podkreślić jego barwę. Większość onyksów dawniej wytwarzano poprzez zanurzenie i gotowanie różnych roztworów w roztworze cukru, a następnie zanurzano go w kwasie siarkowym, aby zwęglić cząsteczki cukru. Znane były już w starożytności, to właśnie onyksu najczęściej używano do wyrobu kamei i pieczęci. Obecnie wykonuje się z niego miniaturowe rzeźby, szlifuje w formie paciorków, czy robi się biżuterię. Stanowi kamień kolekcjonerski, jubilerski i ozdobny. Szkło awenturynowane, które można podzielić na piasek pustyni oraz noc Kairo, no według mnie chyba najładniejsze kamienie. Historia tego syntetyku sięga XVII-wiecznej Wenecji, gdzie rodzina Miotić otrzymała go po raz pierwszy, uzyskując jednocześnie wyłączne prawo do produkcji. W XIX wieku szkło awenturynowane zyskało popularność jako jeden z głównych syntetyków używanych w produkcji przycisków do papieru. Było też wytwarzane w śląskich hutach szkła. Pierwotnie wytwarzane było przez dodanie opiłków miedzi lub żelaza do stopionej masy szklanej, a następnie powolne jej ostudzanie,
bez dostępu powietrza. W późniejszych czasach opracowano technologię utworzenia przesyconego roztworu tlenku metalu. Użycie tlenku miedzi daje kamień czerwony, zaś tlenku niklu bądź tlenku manganu ciemnogranatowy lub czarny. Ewentualne użycie koblatu powoduje zmianę barwy na ciemnoniebieską i zachowanie struktury krystalicznej minerału. Produkowany był, a w sumie jest do dziś, głównie w hutach szkła. Szmaragd. Odmiana berylu, minerału należącego do grupy krzemianów. Nazwa pochodzi od greckiego słowa oznaczającego zielony klejnot. Nawiązuje do charakterystycznej barwy wywołanej podstawieniami jonów chromu, rzadziej wandu i żelaza. Szmaragd związany jest ze skałami metamorficznymi. W Polsce występują szmaragdy nie nadające się do celów jubilerskich jako jasnozielone słupki do kilku centymetrów długości w skałach pagmatytowych. Znajdowane są na Dolnym Śląsku w okolicach Strzelina i Strzegomia. Bardzo poszukiwany jest szmaragd. Wyjątkowo cenny kamień kolekcjonerski, jubilerski, jest stosowany w jubilerstwie od czasów starożytnych. Największy szmaragd o wartości jubilerskiej odnaleziono w Kolumbii. Obecnie szmaragdy są również produkowane syntetycznie. Od naturalnych różnią się kształtami, co pozwala na ich odróżnienie od naturalnych. Stosuje się również kamienie naturalne, ulepszone przez wygrzewanie w olejach dla ukrycia skaz, rys i pęknięć. Sodalit. Nazwa pochodzi od soda. Nawiązuje do sodu, ważnego składnika tego minerału. Otóż litos to kamień i skała i tak mamy sodalit. Występuje głównie w USA, Brazylii, Birmie, Indiach, Kanadzie, Namibii, Tadżykistanie, Rosji, Portugalii, Niemczech, Grenlandii, Rumunii, Włoszech i Boliwii. Kamień ten jest bardzo rzadki, kruchy, nieprzezroczysty, z widocznymi i nieregularnymi żyłkami i plamami. Wystawiany na dzienne światło blednie, staje się biały lub bezbarwny. Występuje w skupieniach zbitych, jednakże jest możliwość syntetycznej produkcji sodalitu. Sposób wytwarzania tego kamienia jest znany od 1975 roku. Lawa. Ciekły produkt działalności wulkanicznej, składający się głównie ze stopionych tlenków krzemu, żelaza, sodu, potasu, wapnia i innych metali. Ma podobny skład jak magma, z której stopienia powstaje, ale jest zubożona o składniki lotne. Temperatura lawy dochodzi do 1400 stopni Celsjusza. Jej chrzepnięcie następuje w temperaturach 600-800 stopni. Temperatura lawy zależy w dużej mierze od jej składu chemicznego. Lawy zasadowe mają zwykle temperaturę 1100 stopni Celsjusza lub więcej, a lawy kwaśne poniżej 1000. Prędkość spływu lawy uwarunkowana jest jej lepkością oraz nachyleniem podłoża. Lawy kwaśne mają prędkość poruszania się rzędu kilku centymetrów na godzinę, natomiast też, choć rzadko, tempo 2-3 metrów na miesiąc. Objętości lawy wyrzucanej przez wulkany są różne, jednak zwykle w czasie erupcji wydobywa się kilkaset metrów sześciennych lawy. Zastygłą lawę bardzo często wykorzystuje się w biżuterii. Produkty z lawy można łatwo znaleźć w sklepach na Islandii. Tam właśnie wulkany potrafią wylewać lawę w tempie nawet 75 ton na sekundę. Jednakże taka rada ode mnie, lawa, którą możecie kupić w sklepach, to tak naprawdę poszukaństwo, bo można pojechać kilka kilometrów w kierunku pustkowia i tam znaleźć lawę leżącą normalnie za darmo i można sobie ją zabrać, ponieważ lawy jest naprawdę na Islandii dużo. Ludzie jeżdżą, zbierają ją, a następnie sprzedają w sklepach. Turkus. Rzadki minerał z grupy fosforanów. Nazwa turkus wywodzi się od nazwy Turcji, gdyż szlak handlowy z Persji do Europy wiódł niegdyś przez Turcję. Inna nazwa tego minerału, kalait, została po raz pierwszy użyta przez pisarza rzymskiego i obecnie jest już prawie nieznana. Otóż ten rzadki minerał z strefy wietrzenia kruszców miedzi w środowisku obfitującym w glin dostarczany jest zwykle z wietrzalni skaleni. Klimat jest ważnym czynnikiem kontrolującym jego powstawanie. Występuje głównie w Iranie, Egipcie, Chinach, Tybecie, Stanach Zjednoczonych, Turkmenistanie, Australii, Brazylii oraz w niewielkiej ilości można znaleźć na Dolnym Śląsku. W Polsce ze względu na znaczną porowatość turkus nasącza się sztuczną żywicą, utwardzając jego powierzchnię. Dodatkowo ulepsza się jego barwę. Jego imitację stanowi barwiony halecedon, barwiony chowlit.
Dobrej jakości turkus syntetyczny jest na rynku od 1970 roku i jest dość popularny. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, jakie kamienie Wy lubicie oraz jaki chcecie następny odcinek. Zapraszam Was również na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!